Proroctwo Aggieuszowe, rozdział pierwszy, roku, w którego Dariusza króla miesiąca szóstego, dnia pierwszego tegoż miesiąca stało się słowo pańskie przez Aggieusza proroka do Zorobabela, syna Salatielowego, książęcia judzkiego, i do Jesłego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, mówiąc: Tak powiada Pan zastępów, mówiąc: Ten lud mówi, jeszcze nie przyszedł czas budowania domu pańskiego. Przeto się stało słowo pańskie przez Aggieusza proroka, mówiąc: I zalewam jest czas, abyście mieszkali w domach waszych listwowanych, a dom ten, aby pusty stał? Teraz tedy tak mówi Pan zastępów. Uważajcież, jako się wam powodzi. Siejecie wiele, a mało zbieracie. Jecie, ale się nie nasycacie. Pijecie, ale nie ugaszacie pragnienia. Obłóczycie się, ale się nikt nie może zagrzać. A ten, co sobie zapłatę zgromadza, zgromadza ją do worka dziurawego. Tak mówi Pan zastępów. Uważajcie, jako się wam powodzi. Wstąpcie na tę górę i zwoźcie drzewo. Budujcie ten dom, a zakocham się w nim i będę uwielbiony, mówi Pan. Poglądacie na wiele, a oto mało dostawacie. A co wnosicie do domu, to ja rozdmuchiwam. Dlaczego? Mówi Pan zastępów, dlatego, że dom mój jest pusty, a między tym się każdy z was stara o dom swój. Przeto się nad wami niebo zawarło, aby rosy nie dawało. Ziemia także zawarła się, aby nie wydawała urodzaju swego. A tak przyzwałem suszę na tę ziemię, i na te góry, i na pszenicę, i na moszcz, i na oliwę, i na to, co by miała wydać ziemia, i na ludzi, i na bydło, i na wszystką pracę ręczną. Wtedy usłuchał Zorobabel, syn Salatielowy, i Jesła, syn Jozedekowy, kapłan najwyższy, i wszystkie ostatki ludu głosu Pana Boga swego i słów Aggieusza proroka, ponieważ go posłał Pan Bóg ich, bo się lud bał oblicza Pańskiego. Wtedy Aggieusz, poseł Pański, rzekł do ludu, będąc w poselstwie Pańskim, mówiąc: Jam z wami, mówi Pan. Wtem wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatielowego, książęcia judzkiego, i ducha Jesłego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, i ducha ostatków wszystkiego ludu, że przyszedłszy robili około domu Pana zastępów Boga swego. Aggieusz, rozdział drugi. Dnia 24 miesiąca szóstego roku, w którego Dariusza króla, siódmego miesiąca 21 dnia tegoż miesiąca, stało się słowo pańskie przez Aggieusza proroka, mówiąc: Mów teraz do Zorobabela, syna Salatielowego, książęcia judzkiego, i do Jesłego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, i do ostatku ludu, mówiąc: Któż między wami pozostał, co widział ten dom w sławie pierwszej jego? I jaki wy teraz widzicie? I zali nie jest przeciwko onemu jako nic w oczach waszych? Jednak teraz wzmocnij się, Zorobabelu, mówi Pan. Wzmocnij się, Jesłe, synu Jozedekowy, kapłanie najwyższy. Wzmocnij się też wszystek ludu tej ziemi, mówi Pan, a róbcie, bom ja z wami, mówi Pan zastępów. Według słowa, które mem przymierze uczynił z wami, gdyście wychodzili z Egiptu, duch także mój stanie w pośrodku was, nie bójcież się. Bo tak mówi Pan zastępów,
oto ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią, i morzem i suchą. Poruszę, mówię, wszystkie narody i przyjdą do pożądanego od wszystkich narodów i napełnię tę dą chwałą, mówi Pan zastępów. Moje ci srebro i moje ci złoto, mówi Pan zastępów. Większa będzie sława domu tego pośredniego niż onego pierwszego, mówi Pan zastępów, bo na tym miejscu dam pokój, mówi Pan zastępów. 24 dnia 9 miesiąca roku, w którego Dariusza, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka mówiąc. Tak mówi Pan zastępów, pytaj się teraz kapłanów o zakon mówiąc. Gdyby kto niósł mięso poświęcone w podołku z sukni swej, albo by się dotknął podołkiem swoim chleba, albo potrawy, albo wina, albo oliwy, albo wszelkiego płynu, Izalej się poświęci, to odpowiedzieli kapłani, a rzekli nie. Wtedy rzekł Aggeusz, jeśli kto będąc nieczysty od trupa dotknąłby się czego z tych rzeczy, będzieli nieczyste? I odpowiedzieli kapłani i rzekli, będzie nieczyste. Wtedy odpowiadając Aggeusz rzekł, tak ci lud ten, tak i naród ten przed obliczem mojem, mówi Pan, tak i wszystka sprawa rąk ich i cokolwiek tam ofiarowali, nieczyste było. A tak uważajcież proszę, jako się wam powodziło, od tego dnia aż do onego, kiedy przestano kłaść kamienia na kamieniu w kościele pańskim. Od tego czasu, gdy kto przyszedł do gromady zboża, od 20 korcy znalazł 10. Gdy przyszedł do prasy, aby naczerpał 50 wiader wina, znalazł tylko 20. Karałem was zarazą zbóż i rdzą i gradę wszystkie prace rąk waszych. Wszakże żaden z was nie wrócił się do mnie, mówi Pan. Uważajcież teraz ode dnia tego aż do onego, ode dnia 24 miesiąca 9 aż do dnia, którego był założony Kościół Pański, uważajcie, mówię, izali jeszcze jest nasienie w spichlerzu? I owszem, ani macica winna, ani figowe, ani granatowe, ani oliwne drzewo nie wydały owocu. Lecz ode dnia tego będę błogosławił. Potem stało się słowo Pańskie powtórę do Aggeusza dnia 24 tegoż miesiąca mówiąc. Mów do Zorobabela, książęcia judzkiego, a rzecz. Ja poruszę niebiosa i ziemię i podwrócę stolice królestw i zepsuję moc królestw pogańskich. Podwrócę, mówię, wóz i tych, którzy na nim jeżdżą, i upadną konie jeżdżący na nich, każdy od miecza brata swego. W on dzień, mówi Pan zastępów, wezmę cię Zorobabelu, synu Salatielowy, sługa mój, mówi Pan, i uczynię cię jako sygnet, albowiem wybrałem cię, mówi Pan zastępów.